Oj, dziękuję wszystkim za naprawdę fantastyczny rok na YouTubie. Była naprawdę wielka przyjemność nagrywać dla was materiały. Czego bym sobie życzył w następnym i w tym? Myślę, że naprawdę tego, co najważniejsze. Przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. I co? Spełniajcie swoje marzenia. Ja naprawdę jestem szczęśliwy. Będąc tutaj, lecimy w kolejny fantastyczny rok razem. Będą super materiały, także zapraszam na film. Przyjacielu, zobacz! Dzisiaj sprawdzimy sobie, które z urządzeń do pieczenia pizzy dostępnych na rynku będzie najlepsze względem ceny i tego, co oferuje, w jaki sposób wypieka pizzę. Będziemy korzystali z takiego piecyka gazowego. Druga rzecz, jaka będzie testowana, to taki piecyk kopułowy. I ostatnia rzecz, myślę, najtańsza, to będzie domowy piekarnik z złożonym kamieniem szamotowym do pieczenia pizzy. Zapraszam! Tutaj już wiemy z doświadczenia, że do tego piecyka lepiej jest wypiekać nieco mniejsze pizze. Z tego względu, że jak pizza jest zbyt duża, przypala nam się z jednej strony. Nie jesteśmy w stanie ją tak dobrze manewrować. W wszystkich trzech wariantach zrobimy tą samą pizzę margheritę. Mozzarella. Okej, lecimy. Pierwsza pizza, piecyk gazowy, cena mniej więcej 1700 zł. Będziemy sobie oceniali przede wszystkim łatwość wypieku, ale zarówno też jakość wypieku, jak ta pizza będzie wypieczona, jaką moc, jaką siłę ma ten piecyk. Na końcu filmu powiem wam, którą z urządzeń ja polecam. Lecimy. Bardzo szybko piecze nam się ta pizza. Kilkanaście sekund i można ją już przypalić od strony tego ognia. Zmniejszmy sobie ogień. Spowolnimy teraz nieco pieczenie. Od dołu jest fajnie zapieczona. Skupiamy się teraz tylko na rantach. Zobacz, tak to wygląda. Ciasto chrupie, fajnie się zapiekło. Zobaczmy sobie od dołu. Też jest ładnie zapieczone. Ta pizza piekła się w granicy 2,5 minuty. Jak widzimy, mozzarella jest bardzo fajnie roztopiona. Wszystkie składniki są ładnie upieczone. Jak mogliście zobaczyć na przebitce, ciasto od dołu też jest tym razem nieprzypalone, fajnie, ładnie zarumienione. Wygląda to nieźle. Tylko tak jak mówiłem, już z doświadczenia wiem, bo były różne metody i próby wcześniej robiliśmy. Wypiekanie dużych pizz w granicy 30-32 cm nie ma w tym piecu jak dla mnie sensu, dlatego że nie jesteśmy w stanie swobodnie obracać ciastem, kontrolować tej pizzy. Też jak ta pizza na wstępie będzie leżała już bardzo blisko tego ognia, tego całego centrum, zawsze jedna z tych części wychodziła nam wtedy zbytnio przypalona. Dlatego po kilku próbach tam, jak mogliście kiedyś zobaczyć na filmie ziemniaka, od którego dostaliśmy ten piecyk na adwentach, pierwsze próby, pierwsze pizze nie do końca nam wychodziły. Uważam, że ten produkt w takiej formie, w jakiej udało nam się uzyskać, czyli nieco mniejsza pizzerka, fajnie wypieczona, ciasto chrupało, mozzarella, składniki ładnie zapieczone, no jest taki fajnie, wręcz fajnie dobrze zbliżony do warunków, jakie panują w normalnym piecu opalanym drewnem lub gazowym w wyższych temperaturach, w tych takich piecach kumulacyjnych. Bardzo mi się podoba ta pizza, jak ona wygląda, jak jest zrobiona. Zapach fenomenalny. Jedyny mankament, jaki widzę w tym urządzeniu, to dla osób, które nie mają doświadczenia z ciastem, z obracaniem w piecu, przekręcaniem, może mogą te pierwsze pizze, nawet i to ich kilkanaście, kilkadziesiąt, przypalać się z tej jednej strony i od spodu. Jeżeli nie wyczujemy odpowiednio tego pieca i temperatury, możemy mieć duży problem. Ten piec wymaga wprawy, wymaga sprawnego obracania. Nawet dla mnie, przyznam się szczerze, jest to dosyć kłopotliwe, ponieważ już na tym wstępnym etapie, gdzie ciasto nawet nie jest wystarczające, czasami ścięte od spodu, już tą pizzą musimy manewrować i obracać. Czy doradzam zakup takiego pieca? O tym powiemy sobie na końcu filmu. Testujemy sobie piekarnik, zrobimy sobie klasyczną pizzę. Kamień do tego kupiliśmy na bardzo popularnym serwisie aukcyjnym. Kosztował on 95 zł już wraz z przesyłką. I zawierał w zestawie taką łopatkę, którą wykorzystujemy zarówno czasami do wkładania pizzy, jak i wyciągania. Naprawdę bardzo fajne, poręczne urządzenie. Bardzo ułatwia to pracę. Nie musimy dokupować specjalnie dodatkowej rzeczy. Przepis do ciasta, które tutaj korzystamy, znajdziecie na TikToku oraz Instagramie, przypięty u góry na profilu. Być może niebawem nagramy sobie taki dokładniejszy filmik obszerny z całą taką, powiedzmy sobie, encyklopedią zrobienia dobrej domowej pizzy w domu. Tutaj już jedna rada ode mnie. Ciasto po rozkręceniu, że robimy pizzę w domu, kładźcie bezpośrednio na łopacie, zobacz. Jeżeli wrzucasz do piekarnika, do piecyka, trwa to chwilę, moment, nakładasz składniki i od razu zrzucasz. Jeżeli takie ciasto jeszcze z produktami, musisz tutaj naciągać, poprawiać. Jest to już na dzień dobry pewne utrudnienie. Dlatego o, w ten sposób składniki i do pieca. Elegancko, sosik pomidorowy i mozzarella. Teraz tak, żeby wszystko grało i było dobrze zrobione, ja specjalnie pod przyszłe szkolenia oraz żeby ta pizza wychodziła troszeczkę lepsza, wyposażyłem to miejsce w piekarnik z możliwością pieczenia w 300 stopniach. Jeżeli takiego nie macie, oczywiście maksymalnie 250, odpalacie i lecicie na 250 stopniach. Ja osobiście dzisiaj, żeby mieć pewność, że kamień się dobrze nagrzeje, wygrzewaliśmy cały piekarnik przez godzinę na termoobiegu w temperaturze 300 stopni. W tej chwili, jak już wkładamy pizzę, zmieniłem na grill, grzałki od góry, dodatkowo z termoobiegiem. Wujo najbardziej w ten sposób lubi robić pizzę. Do piekarnika. Wydaje mi się, że w granicy 3-3,5 minuty pizza będzie gotowa. Okay.
otwieramy piekarnika w trakcie, dajemy temu ciastu skumulować jak największą temperaturę. I zobaczcie, jak ono teraz zaczyna już tam pięknie wyrastać w piecu. Minęła niecała minuta, ranty od temperatury fajnie się podnoszą. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Minęło w tym momencie 1,5 minuty. Myślę, że jeszcze 2 i będzie gotowa. Okej, mamy tu niecałe 4-4,5 minuty. Troszeczkę nam się przedłużyło. Poprzednio udawało się ją dopiec w nieco szybszym tempie. Zobaczcie, jak ta pizza wygląda. Ciasto się w miarę zarumienione, ale cała ta mozzarella, wszystko tutaj płynie. Od tej nieco niższej temperatury mamy przez to taki efekt całkowitego wytopienia się mozzarelli. Nie jest to pożądane do końca u wuja, nie będzie to złe, ale lepiej tak jak w gazowym piecyku, gdzie ta mozzarella jest ładnie nadtopiona i nadal się ciągnie, jest fajna. Nie wytopiła się i wygotowała tak razem z sosem. Dobra, lecimy. Okej, mamy to. Jest na pewno zdecydowanie bardziej wypieczona od poprzedniej. Zobacz, jak to ciasto w ogóle chrupie. Jest liga, podoba mi się to. Zwróćcie uwagę właśnie na tą mozzarellę. Możemy sobie na świeżo od razu zrobić porównanie. Okej. Widzisz? Biała polana, pięknego sera. Tutaj mamy nieco bardziej wtopioną. Ale zwróćcie uwagę na jedną dobrą, ważną rzecz. Nie ma tu, oprócz takich punktowych, minimalnych, nie ma tutaj brązowej skorupy, jak w przypadku produktów seropodobnych. To jest właśnie to, kiedy używa się dobrej mozzarelli. Okej. Okay. Pora na piecyk kopułowy. Jak już widać, jest troszeczkę poprzypalany, był testowany. Tak, żebyśmy nie wchodzili, nie testowali tego urządzenia jako nowe. Musieliśmy troszeczkę popróbować, posprawdzać, tak żeby widzieć, jaki najlepszy produkt jesteśmy w stanie teraz tego uzyskać. I tutaj też, tak jak w przypadku tego pierwszego piecyka, zrobimy pizzę z ciastem o nieco mniejszej gramaturze, dlatego żeby uzyskać efekt jak najlepiej wypieczonej pizzy z każdej strony, ponieważ już w początkowych testach, jak robiliśmy pizzę w granicy 30 cm w tym urządzeniu, nie do końca dochodziły na brzegi, dlatego że grzałka znajduje się u góry i nie ma wystarczającej temperatury po samych brzegach. Właśnie z tego powodu zrobimy pizzę mniejszą, po to, aby żeby była równie fajnie, dobrze dopieczona. Postaramy się wycisnąć 100% możliwości, tak żeby ten test przeprowadzić jak najrzetelniej, jak najuczciwiej. To jest zestawienie dla Was, takie porady wujowe, z czego najlepiej korzystać w robieniu domowej pizzy. Jeżeli jeszcze nie kupiliście żadnego z tych urządzeń, ani kamienia, ani tych piecyków, ani tych droższych o kilka klas wyższych, to mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda, rozwieje to pewne wątpliwości i w czymś pomoże. Jeszcze wracając do samego piekarnika, jakbym tam ocenił stopień trudności? Jedyny mankament, jaki tam mamy, to zrzucenie pizzy z ciastem z łopatki. Wydaje mi się, że za pierwszym razem nie do końca może się to udać, a jeżeli, powiem Wam szczerze, przy sprawnej technice, zobacz, wygląda to mniej więcej tak. Wyobraźmy sobie teraz na chwilę, że wchodzimy z surową pizzą do piekarnika. Musi nastąpić takie szarpnięcie, do przodu, do tyłu. Wybierasz sobie miejsce, gdzie pizza ma leżeć na kamieniu i zobacz. O, w ten sposób. Pizza spada niemalże w miejscu. Czy jeszcze raz, bardzo powoli, nadajesz jej pędu, jednocześnie ciągnąc ją do tyłu po chwili, czyli tak, pum. Ona Ci spadnie dokładnie tam, gdzie sobie życzysz. Reszta jest bardzo banalna. Włączasz światło, włączamy grilla. Do tego ja osobiście preferuję termoobieg od 3,5 do 5 minut, w zależności od tego, jak długo masz wygarowane ciasto, jaki efekt chcesz uzyskać. I masz, uważam, naprawdę bardzo prosto pieczoną, fenomenalną pizzę. Nic tu nie trzeba obracać, nic nie trzeba przekręcać. Jest to banalnie proste. Pozostaje Ci tylko zrobić dobre ciasto do pizzy, wrzucić, zrzucić i lecisz dalej. Piecyk kopułowy. Wygrzewaliśmy go w granicy, tak jak producent zaleca, około 8. My zrobiliśmy 10 minut wygrzania. Skala mocy od 0 do 5, wygrzewaliśmy go sobie 10 minut na czwóreczce. I teraz tutaj zastosujemy taki jeden manewr, mianowicie, kiedy pizza będzie wchodzić do pieca, podkręcimy moc na maksa, tak żeby te grzałki się nagrzały i dały jak największe ciepło w momencie włożenia pizzy. Okej, okay. Taka mini pizzerka, myślę, że wujo takie musiałby ze 3-4 zjeść, żeby się najeść. W zestawie mamy coś takiego, zaraz pokażę, jak to fajnie się obsługuje. Sosik pomidorowy, mozzarella. Okej, okay. Odkręcamy na piąteczkę i lecimy. Zobaczcie, jakie to proste. Jak widać, chyba ta obsługa tego urządzenia jest najprostsza, naprawdę. Tu nie da się nic zepsuć. Bierzesz pizzę i wysuwasz. Niczego nie musimy obracać, przekręcać. Bardzo prosty temat. Myślę, że tak za 2,5 minuty otworzymy delikatnie, sprawdzimy sobie, jak pizza wygląda. Ewentualnie bardzo delikatnie podnosimy, patrzymy, czy pizza jest już zapieczona po cieście. Jeżeli nie, to spokojnie czekamy. Delikatne jedno przekręcenie. No i co? Chyba zaraz będzie gotowa. O, idealnie. Patrzymy, jak tutaj sytuacja wygląda. O. Widzisz? Zwróć uwagę, że przy mniejszej pizzy również te elementy są w miarę dobrze zapieczone. Nawet mimo tego, że pizza była mała, jest w miarę ok. Przy większych pizzach są już problemy z dopiekaniem brzegów, tak jak na przykład w tym jednym fragmencie tutaj. Widzisz? On jest taki delikatnie blady, nie do końca dopieczony. Dlatego robimy w tym piecyku mniejsze pizze, ta temperatura ładnie się rozchodzi wokół. Sprawdźmy sobie jeszcze od dołu, jak wygląda.
No, mogła być kapkę bardziej zapieczona, ale ujdzie. Tak jak wspominałem, to urządzenie kosztuje w okolicy 400 do 500 zł. Jak widać, obsługa tego jest banalnie prosta. Po rozkręceniu ciasta, wstępnym uformowaniu, przerzuceniu w ten właśnie sposób do piecyka, każdy stanie z ogromną łatwością upiec tym pizzę. Myślę, że pora na małe podsumowanko, zestawienie pizz. No jak widzicie, mamy tutaj trzy pizze. Ta jedna prezentuje się jak na razie, przynajmniej ta mozzarella, najbardziej okazane, ponieważ te dwie zdążyły już wystygnąć, ale nie to jest w tym momencie ważne. Jak widzicie, w każdym z tych urządzeń na swój sposób da się zrobić pizzę. I teraz gdybym miał wybrać mojego faworyta, o którym powiem za chwilę, ale podsumujmy sobie jeszcze raz. Jeżeli chodzi o łatwość obsługi i prostotę wykonania pizzy do osoby niedoświadczonej, najlepszy będzie piecyk kopułowy. Zdecydowanie. Zobaczcie. No banał. Nic tu nie musimy umieć robić poza rozkręceniem ciasta, nałożeniem. Wypiekło się to też w miarę ok. Tu mamy jeden mankament. Jeżeli robilibyśmy pizzę w większym rozmiarze, taki jak ten, to już Wam mówię, co się dzieje. Brzegi tego ciasta pozostają lekko niedopieczone przy samych krawędziach. Blade. Nie ma tam po prostu temperatury, nie ma skąd jej wziąć, ta pizza jej nie znajdzie, nie weźmie i będzie ona bladawa. Jeżeli robimy pizzerki w tym rozmiarze, genialne, bardzo fajne, proste urządzenie. Poczekaj jeszcze chwilę, zaraz będziemy już jedli. Operator ma już bardzo ochotę, jak widzicie dzisiaj kolega ładnie trzyma kamerę, nie ma już tych cięć, nie ma już przeskoków, odrobił swoją lekcję, słuchajcie, miał takie ćwiczenie. Stał dzisiaj biedny cały dzień, trzymał ten piec na wyprostowanych rękach, na górze miał posadzone 3 jajka, za każde zbite jajko musiał płacić karę stówki i tak 10 minut. Także teraz ma pięknie, jak widzicie, rączki nie latają, jest dobrze, jest liga, polecam to ćwiczenie. Także ta pizza wygląda jak taka pizzerka zapieczona w piecu elektrycznym. Jest poprawna, jest dobra. W piecu natomiast gazowym, ta pizza już bardziej przypomina taki produkt, jakby troszeczkę ala z pieca opalanego drewnem. Tam jest wyższa temperatura, ta skumulowana, w momencie kiedy wkładamy ciasto, bardziej ono wyrasta, dostaje więcej temperatury, większego strzała, nie mamy żadnej klapki, żadnej kopuły dźwiczek, wkładamy pizzę już do skumulowanej temperatury i do bardzo dużego ognia. Ogólnie podoba mi się to, ale jest bardzo trudne w obsłudze. Nie polecam tego kupować na pierwszy piecyk, bo możecie mieć z tym naprawdę duże problemy. Moim zdaniem może Was to zniechęcić do robienia pizzy. Osobiście miałem z tym naprawdę spore problemy. Doszedłem po chwili, po drugiej, trzeciej pizzy, że trzeba je robić po prostu troszeczkę mniejsze, kłaść jak najdalej od tego ognia, tuż niemalże przy samym wyjściu i wtedy gra. No i co? Ostatni ancymonek. Tutaj już mogliśmy zrobić fajny, normalny rozmiar pizzy. W miarę prosta, nieskomplikowana obsługa. Nie wymaga to żadnych dużych nakładów finansowych. Jeżeli macie klasyczny piekarnik w domu, dokupujecie do tego kamień za niecałe 100 zł, możecie piec takie pizze. Tak wypieczone od dołu, tak od góry. Myślę, że najlepiej od tego zacząć na początku. Nie wchodzić w duże koszty, nie inwestować żadnych pieniędzy. Zwykły kamień, łopatka, od tego zacząć, testować sobie z ciastem, robić. Potem wchodzić stopniowo na wyższe levele. Teraz tak, może zaskoczę niektórych, ale na moje gusta i mi najbardziej osobiście, bo ja lubię bardzo pizzę klasyczną, ta pizza podoba mi się najbardziej, jakby jest najbliższa mojemu sercu, te chrupiące, suchutkie ranty. Jedyny mankament to ta właśnie rozlana mozzarella zatopiona. Może jakbyśmy podnieśli ten kamień o piętro wyżej w piekarniku, mogłoby to wyjść troszeczkę lepiej. Będą próby, będą jeszcze kolejne testy. To jest osobiście mój faworyt. To nie jest tak, że ja nie lubię pizzy neapolitańskiej, miękkiej, takiej gumowej, lejącej się. Kocham ją, uwielbiam, ale numer jeden u wuja to jest jednak pizza taka klasika po prostu, taka klasyczna, najbardziej wypieczona, najbardziej chrupiąca pizza. Powiem Wam szczerze, nie będę wybierał spośród tych dwóch pizz, zostawię to do Waszej oceny. Jeżeli miałbym coś radzić smakowo, wydaje mi się, że ta pizza może być odrobinkę lepsza smakowo ze względu na tą wyższą kumulację temperatury, ale ta wygrywa z kolei prostotą obsługi tego urządzenia. Każdy bez żadnego większego szkolenia jest w stanie zrobić fajny, łatwy sposób pizzę. A Wam która pizza najbardziej się podoba? Podzielcie się z wujem sugestią w komentarzu, na którą metodę wypieku Wy byście się zdecydowali, gdyby na przykład cena nie grała roli, co jest Wam najbliższe sercu, co Wam się najbardziej podoba, na co Wy byście się zdecydowali, albo może macie coś ciekawego do polecenia. Ściągniemy go i przetestujemy.